Amerykanie mają pieniądze, niech się zbroją, niech się boją, ale czemu u nas? Niech może faktycznie porozmawiają z Putinem. Tam są takie tereny, gdzie na tysiącach kilometrów kwadratowych nie ma ludzi. To może tam to zrobić. Jeżeli chodzi o korzyści, to nie sądzę, żeby zbyt wiele ludzi miało pracę, czy miało jakąś korzyść materialną. Jedyne, co może się zmienić, to faktycznie, że coś tu zacznie się budować, może jakieś hipermarkety może w związku z tym powstaną. No, myślę, że więcej korzyści przyniesie nam aquapark, który jest w tej chwili tu budowany, niż tarcza antyrakietowa. Według fachowców od rakiet to jest najlepsze miejsce, również miejsce lokalizacji radaru w Czechach. Podobnie, ono jest poza zasięgiem rakiet irańskich. Takie są informacje ze strony amerykańskiej. Wszyscy są przeciwni, bo nikt nie wie, co to jest. I mówi, w pierwszej kolejności, tak jak druga wojna światowa zaczęła się od ostrzeliwania Westerplatte, prawda? To trzecia wojna światowa, tak jak widać po rozmowie Putina, no to trzecia wojna zaczy się od ostrzeliwania tej tarczy antyrakietowej. No bo gdzie może spaść? Przecież my nie mamy, Polacy, żadnych wrogów na świecie. A teraz będzie wróg numer jeden Rosji. Taksówkarze, którzy będą znali jeszcze język angielski, trzeba się pouczyć języka angielskiego, ci mogą troszeczkę jakąś korzyść mieć. Niewielką, ale na pewno jakąś korzyść będą mieli z tego tytułu, żeby była ta tarcza. Mojego punktu widzenia lepiej by było, żeby tej bazy nie było, ale zdaję sobie sprawę, że jeśli ta baza jest potrzebna obronie międzynarodowej, bezpieczeństwu międzynarodowemu, to my nie będziemy się przeciwstawiać. Natomiast oczywiście ja powiedzieć, że jeśli przyjadą tu żołnierze amerykańscy, zostaną przyjęci tak jak tradycyjna polska gościnność, będziemy ich szanować, będziemy z nimi współpracować, będziemy ich gościć.